Telewizja Skawina. Dziewczyny, przede wszystkim opowiedzcie nam coś o sobie, bo niestety wiele nie wiemy. Julio, wiemy, że ty jeszcze jesteś gimnazjalistką, w co trudno uwierzyć, naprawdę trudno uwierzyć, ale o siostrze nie wiemy kompletnie nic. Proszę, opowiedz nam o was tak naprawdę i jak to się zaczęło. Mówisz, że zainspirowała cię siostra, jeśli chodzi o śpiewanie. Tak, moja siostra w ogóle zaczęła śpiewać. Zaczęło się od tego, że przez pomyłkę poszła do szkoły muzycznej. Myślała, że to jest muzyki popularnej, ale okazało się, że jednak klasyczna. No i ja po jakimś czasie też się dołączyłam do niej, bo mi się bardzo spodobało. Co to była za szkoła, że można ją pomylić? To była nazwa szkoła wokalna, więc wydawało mi się, że to jest po prostu szkoła, gdzie uczą śpiewu muzyki takiej jazzowej, popularnej. Ale gdy usłyszałam pierwsze rozśpiewki z panią od śpiewu, to byłam bardzo zdziwiona, ponieważ sama nie umiałam powtórzyć tych dźwięków. Były one takim śpiewem klasycznym i przyszłam do domu i mówię rodzicom, o nie, ja nie chcę, ale potem przyszłam na kolejne i bardzo mi się to spodobało w końcu. Zainspirowałam siostrę, która od razu też chciała, no i tak to się zaczęło. Dziewczyny lat, bo po prostu młodziutkie dziewczyny śpiewające już, no nie chcę powiedzieć jak stare wyjadaczki, bo to nieprawda, ale naprawdę ze sporym kawałkiem techniki już takim bardzo, bardzo fajnym. Ja mam lat 20, a moja siostra ma 16, także jest 4 lata różnicy między nami. To jest nieprawdopodobne, bo naprawdę znakomicie się was słucha. U kogo się kształcicie? Może Weronika, bo ty zaczęłaś tą drogę. Gdzie ta szkoła? Jacy nauczyciele śpiewu? Zaczęłam kształcić się w szkole wokalnej w Zabierzowie pod opieką pani teraz już doktor Moniki Kucińskiej, a teraz jestem w szkole muzycznej, Państwowej Szkole Muzycznej przy ulicy Basztowej imienia Władysława Żeleńskiego i kształcę się pod okiem pani profesor Marii Seremet, u której już jestem 3. rok teraz. No i jestem bardzo zadowolona, już w sumie to już 5 lat kształcenia takiego stricte w kierunku tej muzyki operowej. Jak określić twój głos? Jestem sopranem dramatycznym, tak to się nazywa. No i pięknie, jakieś wymarzone partie? Oj, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ale jest dużo takich utworów, które bardzo bym chciała zaśpiewać. Na razie nie jestem jeszcze na to gotowa, cytując słowa pani profesor, ale mam nadzieję, że wkrótce będę. No to trzymamy kciuki, to na pewno. Julia, jak jest z tobą? Kiedy zaczęłaś się uczyć i gdzie? Gdzie się kształcisz? Kto cię kształci? Ja uczyłam się 4 lata u pani właśnie Kucińskiej także. I teraz ogólnie nie kształcę się. Znaczy po prostu już właśnie sama z siostrą, bo siostra już jest bardziej doświadczona, więc siostra mnie uczy i czekam aż dorosnę do szkoły muzycznej i pójdę tam, gdzie Weronika właśnie. Jak twój sopran się określa, bo jest zdecydowanie inny, taki powiedzmy lżejszy, przynajmniej tak się to odbiera, zupełnie inny. Julia jest sopranem lirycznym, tak to się nazywa. Czy jest jakiś repertuar, w którym byś chciała, myślisz, że czujesz to, że to jest twoja ścieżka? Czy są jakieś takie partie wymarzone, że będzie to Metropolitan Opera i ja wystąpię jako... Oj, nie wiem. Mio Babino Caro chyba Julia chciała właśnie śpiewać. Tak mi się wydawało, że w podstawie... Próbuję, ale na razie coś tak. To jest bardzo trudna partia, piękna. Jakie plany na przyszłość? Co w najbliższym czasie? Ja bym bardzo chciała iść do szkoły muzycznej, tam właśnie gdzie Weronika. Mm-hmm. A potem to zobaczymy, jak to się dalej powiedzie. A najbliższe jakieś plany muzyczne? Nie wiem, czy jakieś konkursy przed tobą? Oj, nie wiem. Chyba na razie nic. A u Weroniki, bo to już poważniejsza sprawa, już mamy te lata praktyki i tutaj już na pewno konkurencja też nie śpi, gdzieś trzeba się pokazywać. Tak, ja właśnie teraz staram się kształcić w kierunku
Akademii Krakowskiej, mhm. muzycznej, Akademii Muzycznej w Krakowie. I bardzo bym chciała właśnie też również pod okiem pani profesor Seremet, u której jestem, też pójść do tej klasy na Akademii. No i właśnie próbuję się tam dostać, ponieważ nie jest to proste w Krakowie, mhm. ale jeżeli nie w Krakowie, no to w innych miastach będę też próbować na jakąś Akademię Muzyczną właśnie się dostać. Jakieś konkursy na pewno za tobą, jakieś konkursy przed tobą. Opowiedz coś troszeczkę o tej swojej drodze. Oj, konkursów. Konkursy były, kiedy byłam w szkole wokalnej u pani doktor Kucińskiej. Natomiast teraz, jakby w tej klasie u pani profesor Seremet, jest taka zasada, że gdy się kształcimy, nie chodzimy na konkursy, ponieważ musi być głos przygotowany już technicznie i to musi być takie już po prostu na jakimś poziomie i wtedy jakby też chodzi o nią. O to chodzi, że ona po prostu chce już wysłać kogoś, kto gotowego. Jest przygotowany. Tak. Kogoś gotowego. Tak, tak. Mówisz, że egzaminy są trudne, ciężko się dostać, mówisz, na Akademię Muzyczną w Krakowie. Jak taki egzamin wygląda, powiedz? W Akademii Krakowskiej, Muzycznej Akademii jest kilka poziomów. Na pierwszym poziomie jest zadanie, że dostajemy nuty jakiegoś utworu, którego kompletnie nie znamy i naszym zadaniem jest po prostu w ciągu 5 minut nauczyć się avista i śpiewać. Zaśpiewać po prostu jak najlepiej potrafimy i oczywiście no, jest to bardzo trudne, no bo i technicznie i nuty, których jeszcze nie znamy, no to trzeba już mieć opanowaną tą zdolność czytania nut. No a później są jeszcze po prostu utwory, któreś przygotowane przez panią profesor, która nas kształci. No i jeżeli spodobamy się komisji, no to biorą nas na zasady muzyki, różne takie rzeczy bardziej teoretyczne, muzyczne i wtedy oni po prostu decydują, czy kandydat jest gotowy do szkoły muzycznej, czy nie, do akademii. Ale również zdarza się tak, że po prostu kandydatów jest tak wiele, że no, mimo że są gotowi, to po prostu jakby są... No i to nie jest zależne od tego, że ktoś jest gorszy, no tylko po prostu już jest bardzo dużo. Tak, tak. No to życzę wam obu po prostu przejścia chyba tej najlepszej drogi, czyli od najmłodszych lat po akademię, a potem no, mam nadzieję, że dalej. Mam nadzieję, że macie przy sobie jakieś plany koncertowe i uwzględnijcie proszę również nas, bo będziemy bardzo chętnie w Centrum Kultury i Sportu was gościć ponownie.